Dobry wieczór, Olu. Dobry wieczór. Krótko, bo krótko, ale treściwie pewnie będzie. Tak, no ale jak możesz się domyślać, ten połów treści internetowych nie był zbyt przyjemny po tym meczu Polska-Węgry. Rzeczywiście bardzo dużo negatywnych komentarzy i już po pierwszych 45 minutach, między innymi pod adresem Metiego Kasza, wokół którego ten balonik był już napompowany. Współpraca na linii i szczęśliwi ci, którzy tego nie zobaczyli. I może być gorzej. Może być gorzej. Mistrzowie Europy grają w barażach, my gramy w barażach, a Serbia już się cieszy z awansu na Mistrzostwa Świata i cieszy się również Novak Djokovic, czyli serbski tenisista. Myślę, że ta radość w wielu serbskich domach była wczoraj taka jak u Novaka Djokovicza. No to zobaczmy, jak się cieszył. Uwaga, bo będzie głośno. Dobra. Pojawić się na meczu, ponieważ no to będzie też również ważny dla Holendrów mecz o to, czy awansują dalej. Ale humory dopisują, jak humory dopisują. Aleksandra Pikatu też dziękujemy. Kończymy sportowy wieczór. Już teraz zapraszamy na ten wtorkowy program. Tam podsumowanie całych eliminacji Mistrzostw Świata. No i będziemy wiedzieli, co z tymi barażami. Dobrej nocy, do zobaczenia.